Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na Ziemi. Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu. Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program, w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często. Ja nazywam się Szymon Kołosowski. A ja Stanisław Roszczyk. I zapraszamy Was na podcast Z piłką na ty. Cześć, z tej strony Stanisław Roszczyk i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Z piłką na ty. Dzisiaj zapraszam Was na wywiad, który chciałbym przeprowadzić razem z... Szymonem Kołosowskim, cześć! Tak jak słyszycie, moim gościem jest nie kto inny jak Szymon i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać sobie między sobą o tym, jak wyglądają znajomości w piłce nożnej, jakie wpływ mają na to, co się dzieje w piłce młodej, starszej i tak dalej, ale to wszystko przed nami. Szymon, może najpierw krótko powiesz coś o sobie, co robisz, kim jesteś? Wiesz co, teraz ostatnio prowadzę podcast z piłką na ty razem z moim znajomym Stanisławem Roszczykiem. Nie no, ale tak całkiem serio, to skąd ta taka inna forma, może powiedzmy, bo uznaliśmy, że temat znajomości w piłce nożnej i nie mamy tu na myśli tego, że ktoś zna znanego piłkarza, bo ostatnio jak rzuciłem ten temat na pewną grupę związaną z piłką nożną na Facebooku, to sporo osób myślało, że chodzi o to, czy ktoś zna kogoś, kto gra w piłkę na wysokim poziomie. Nie, nie. Znaczy i tak i nie, bo często te znajomości, poprzez znajomości my rozumiemy to, że ktoś zna kogoś, ale nie, że jest jego fanem i zrobił sobie z nim zdjęcie, tylko na przykład jego wujek jest prezesem, czy trenerem jest jego tata, tak? Takie powiązania, kontakty, które sprawiają, kontakty to też jest ważne słowo, które sprawiają, że komuś może być łatwiej i często też ktoś na przykład nie do końca zasłużenie ma albo jakąś posadę w jakimś klubie, albo na przykład gra dużo meczów, chociaż jego postawa na treningach zdawałaby się po prostu sugerować, że wcale na to miejsce nie zasługuje. Tak, no to jest ta właśnie definicja tych kontaktów, tych znajomości, od której wyszliśmy przy wymyślaniu tematu na ten odcinek. Więc ja tutaj zacznę z pierwszym pytaniem już, które mam do Szymona. Szymon, okay. Szymon wcieli się w rolę specjalisty w tym temacie. Postaram się. Tak, w miarę możliwości oczywiście. Pierwsze takie pytanie, Szymon, do ciebie. Jaki wpływ na rozwój tych najmłodszych piłkarzy, tych, co dopiero zaczynają swoją karierę, przygodę z piłką nożną, jaki wpływ na rozwój najmłodszych piłkarzy mają właśnie te znajomości, te kontakty? Chodzi mi tutaj o to, czy tacy zawodnicy startują z lepszej pozycji niż inni, czy oni mają po prostu łatwiej, żeby się dostać do jakiegoś... Jak to wygląda? Jak to według ciebie jest? Jakie to ma plusy, minusy? Wiesz co, trzeba tu na pewno rozróżnić kilka rodzajów tych, nazwijmy to, znajomości, o których dzisiaj rozmawiamy, bo no właśnie, mogą być to powiązania na przykład rodzinne, często może być to, nie wiem, tata trener, może być to na przykład trener, który jest znajomym naszego rodzica, właśnie taty, coś w tym stylu. I no, jeśli chodzi o ten najmłodsze lata, te początki z piłką, no, tutaj ciężko mówić o jakichś wielkich wpływach tego, że ktoś kogoś zna. Natomiast jeśli mówimy już o takiej piłce juniorskiej, gdzie ma się te kilkanaście lat, no to ja mogę podać przykład z pierwszej ręki, bo jak graliśmy w juniorach, w juniorskiej piłce, właśnie w lidze, nie jakiejś najwyższej, ale powstał taki projekt w Warszawie, przez chwilę była taka drużyna, nie wiem czy kojarzysz, Wisła Warszawa. Był taki zespół i to była jakaś taka chyba prywatna inicjatywa właśnie i no tam byli zebrani ludzie z tego, co myśmy z nimi grali raz. Raz graliśmy, ja pamiętam, zszedłem do 9-7, do rok starszej drużyny. Dostaliśmy łomot. W Sępie, tak. Dostaliśmy, może pewnie grałeś w tym meczu. Przegraliśmy 10-0, dobrze to pamiętam. Tak, graliśmy tak. Na stadionie, chyba na stadionie Hutnika, tam gdzie kiedyś się też grało, tak, z Akademią tak, Piłkarską, mhm. Gol. Była taka drużyna w juniorach. Tak, i no i grając z tymi zawodnikami, no wynik był jaki był, więc też już ta atmosfera na boisku nie była do końca taka zacięta. I pamiętam, że zawodnik, właśnie u nich jeden zawodnik strzelał karnego. No i tam z kimś rozmawiałem właśnie z ich drużyny, który był taki mocno niezadowolony, bo powiedział, że oni generalnie są zebrani właśnie z całej Polski nawet, że mieszkają w jakiejś bursie, więc jakby była tam jakaś selekcja. Ale kapitanem drużyny był syn prezesa, czy tam założyciela, czy trenera, już nie pamiętam, ale syn jakiejś ważnej postaci w klubie.
i był kapitanem, wykonywał wszystkie karne, podchodził też do stałych fragmentów, a jego umiejętności wcale nie wskazywałyby go jako właśnie pierwszego wykonawcę tych wszystkich elementów. Wiesz co, to śmieszne, bo w sumie mi przypomniałeś, faktycznie była taka sytuacja, też ją doskonale pamiętam. Ja pamiętam, że w tym meczu grałem w środku pola na ósemce i pamiętam, że zapytałem się któregoś z chłopaków w trakcie meczu, dlaczego, bo właśnie ten zawodnik był kapitanem, no i on właśnie był taki, wyróżniał się spośród tych zawodników, bo tam generalnie on był większy. Nie wiem, czy pamiętasz, on był po prostu szerszy. No jakby no tak, on był tak. po prostu grubszy, tam ci byli wysocy, tak wysportowani, tacy dobici wręcz. I jak było widać, że to są po prostu zawodnicy, którzy prezentują naprawdę bardzo dobry poziom. I ten zawodnik właśnie się wyróżniał w tym negatywnym znaczeniu. I jak zapytałem kogoś, dlaczego on gra i dlaczego jest kapitanem, bo ewidentnie grał dużo słabiej, to przypomniałeś mi właśnie, że jeden z zawodników mi odpowiedział, że żebym się nie pytał tak głośno. Że on był wręcz jakby przestraszony tym i on mi powiedział, że nie rozmawiajmy teraz o tym, możemy o tym pogadać później, po meczu, w jakimś innym miejscu, ale że generalnie to jest chyba właśnie syn prezesa, tak? Daje do myślenia, co? Daje do myślenia, tak. To... Zdecydowanie. I jeszcze, żeby powiedzieć, jakie tego są konsekwencje takiej sytuacji, to trzeba tutaj przytoczyć to, że ten klub tak szybko jak powstał, tak szybko zniknął z mapy klubów warszawskich, bo o Wiśle Warszawa mało kto zdążył usłyszeć, dlatego że ta drużyna się bardzo szybko rozwiązała i ja nie wiem, czy tam powstał jakikolwiek inny rocznik niż ten, właśnie chyba 97 to był, 97-98 pewnie połączenie, ale poza tą grupą wiekową nie pamiętam, żeby ktokolwiek się z tą Wisłą Warszawa mierzył i to był chyba raptem jeden sezon, może dwa. Ja też nigdy od tamtej pory nie słyszałem ani razu o tej drużynie, wcześniej też o niej nie słyszałem tak naprawdę, więc to chyba po prostu był strzał w jeden rocznik, ściągnięcie zawodników z całej Polski. Tak, budowa trochę drużyny właśnie może pod tego swojego syna. I widzimy, okej, może to jest duża generalizacja, mówiąc, że jest bezpośredni związek, ale ja szczerze jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że właśnie sam fakt, od czego się to zaczęło i na czym było budowane, myślę, że był kluczowy pod tym względem, że ta drużyna tak szybko jak powstała, tak szybko zniknęła. No dobra, super. No pierwsze pytanie mamy za sobą i teraz chciałem przejść do drugiego pytania, bo jeżeli rozmawialiśmy teraz o juniorach, to chciałbym przejść do tego wieku przejścia z juniora do seniora, tego wieku tak około 18 lat w Polsce, w innych krajach jest to inaczej, okay. ale właśnie w tym czasie, jak zawodnik przechodzi do piłki seniorskiej, to czy te posiadanie znajomości, posiadanie kontaktów ułatwia dostanie się na testy, załatwienie transferu? Jakie ty masz z tym doświadczenie i jakby jakie sytuacje ciebie spotykały? Czy na przykład, nie wiem, spotkałeś się z tym, że zawodnik poszedł na testy, wymyślam sobie teraz, do Wisły Kraków i jakby dostał się tam, bo jego tata był, nie wiem, kierownikiem pierwszej drużyny, załóżmy. No to taki przykład po prostu. Czy spotkały cię takie sytuacje, czy chodzi mi konkretnie właśnie o ten wiek 18, 19 Przejście lat. Do seniorów. Przejście do seniorów. Więc tak, na pewno mam taki przykład, o który właśnie zapytałem na pewnej grupie i został mi przytoczony, że był trener, nie chcę też rzucać nazwiskami, ale powiem klub, GKS Katowice jakiś czas temu. Nie wiem dokładnie kiedy, ale była taka sytuacja, że jako młodzieżowiec grał syn trenera. I z tego, co mi powiedziano, to było dużo lepszych zawodników od niego, ale on grał wszystko, po prostu nie było dyskusji. Od deski do deski jeszcze pewnie. Możliwe, że grał właśnie większość meczów. Tak, na pewno grał większość sezonu. I wielu zawodników, którzy ponoć byli lepsi od niego, musiało po prostu odejść z klubu, bo nie mieli dla siebie miejsca ze względu na to, że był wystawiany, chociaż jego właśnie postawa na treningach i jego wyróżnianie się było no, taką rzeczą wątpliwą, bo każdy, kto oglądał te mecze, to widział, że no, ten człowiek ma to samo nazwisko co trener i chyba nie ma tutaj za dużo przypadków w tym, że jest taka sytuacja. Pamiętam, że była taka sytuacja bodajże w 2018 roku, że powołanie do dorosłej reprezentacji Polski dostał Adam Dźwigała, syn trenera dosyć popularnego. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację? Pamiętam. Syn Dariusza Dźwigały i było dużo dyskusji na ten temat, czy Jerzy Brzęczek nie powołał tego zawodnika po znajomości, dlatego że to był po prostu stoper polskiej ekstraklasie, ale nikt w ogóle
nie było żadnej mowy o tym, że prezentuje wysoką formę, że regularnie gra na najwyższym swoim poziomie i warto sprawdzić go w reprezentacji, tylko po prostu nagle w prasie ukazało się oficjalne powołania i właśnie tam było nazwisko Dźwigały. I pojawiło się dużo dyskusji właśnie na ten temat, że być może tutaj jakieś kontakty miały wpływ, szczególnie, że patrząc na rozwój kariery Adama Dźwigały, było widać wpływ taty, który też pozwalał mu trenować w drużynach, w których aktualnie był też trenerem w Jagiellonii, właśnie w Wiśle Płock. I no i co? I teraz patrząc na rozwój kariery Adama Dźwigały, no pojechał do Portugalii, był w drużynie z najwyższej ligi, ale teraz z tego co patrzyłem jest bez klubu, więc i to już chyba pół roku. Całą tę rundę no, Transfermarkt nie uznał tego klubu, gdzie był, więc być może gdzieś po prostu trenował. Także jak widać, no, takie jednorazowe przypadki się zdarzają, aczkolwiek w kwestiach znajomości tutaj ciężko jest coś więcej powiedzieć, bo były spekulacje oczywiście, natomiast takie powołania zaskoczenia się zdarzały, bo przecież Pietrzak, który został powołany z Wisły Kraków, też no, to nie było powołanie, na którego się ktokolwiek spodziewał, więc za kadencję Jerzego Brzęczka takie rzeczy też się później zdarzały. Także akurat ten przypadek może nie do końca w kwestii znajomości. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, czyli przejścia z juniora do seniora i tutaj wpływ tych znajomości, no to jak najbardziej. Często jest tak, że tutaj mamy też rolę menadżera, tak? Bo no, menadżer to jest jakaś funkcja, ale to menadżerowie przeważnie też opierają się właśnie na znajomościach, tak? I to oni dzwonią do znajomych trenerów, z którymi skądś tam się kiedyś poznali, nawiązali kontakt, mają ich numer, odzywają się, nie mówią, że mają jakiegoś zawodnika, i taki zawodnik, który jest przez menadżera polecony do klubu, no zawsze ma lepszy start niż ktoś, kto losowo zadzwoni, powie, że się nazywa tak i tak i że chciałby przyjść się sprawdzić. Takie oczywiście sytuacje też się zdarzają i koniec końców można też udowodnić swoje na boisku. Natomiast przy tych niewielkich różnicach, gdzie wiadomo, że w testach często ciężko jest przez, nie wiem, tydzień czy przez jeden sparring pokazać się zdecydowanie z najlepszej strony, tutaj ten wpływ tego polecenia, tego kontaktu, bo to nie musi być menadżer, to może być też znajomy trener, na przykład z twojej drużyny, który cię prowadził za junior. O, to też się często zdarza tak, że prowadził cię jakiś trener w juniorach parę lat, no więc cię lub polubił, cię znacie, i do swojego znajomego trenera, który już prowadzi drużynę seniorską, poleca cię jak najbardziej. No i to jest oczywiście od razu lepszy start. No tak, ale czy jednocześnie, bo tak mówisz o tym i się zastanawiam po prostu, czy to w jakiś sposób nie psuje tej rywalizacji w trakcie trwania na przykład takich testów. No bo jak zawodnik jest zaproszony na testy, to wiadomo, rywalizuje z innymi zawodnikami o to, żeby dostać się do drużyny. I teraz czy nie ma to bezpośredniego wpływu na podjęte decyzje później przez trenera, który takie testy prowadzi, czy nie ma to bezpośredniego wpływu, czy jakby zawodnik, który teoretycznie ma lepsze warunki, lepsze predyspozycje do tego, żeby w danym klubie zaistnieć, żeby zostać lepszym piłkarzem niż ten, który posiada znajomości, czy to właśnie nie tracą na tym zawodnicy, którzy tych znajomości, powiedzmy, nie posiadają? To zależy. To zależy, trzeba tu powiedzieć te dwa słowa, dlatego że każda sytuacja jest inna. I myślę, że tutaj taka najważniejsza rzecz to jest kwestia tego, jak podchodzi do tego właśnie ten trener klubu, w którym przeprowadzone są testy. Bo to, że ma znajomego trenera, z którym się zna, z którym już na przykład może pracował albo grali kiedyś razem w piłkę, wie mniej więcej, jakie są jego kompetencje, więc też jest w stanie powiedzieć, czy na przykład jak on mu poleca zawodnika ze swojej drużyny, no to czy to jest tylko na zasadzie, o, mam znajomego, to się do niego odezwę, bo może wcisnę mojego zawodnika, czy jednak faktycznie mu ufasz i wiesz, że on się może sprawdzić. Okej. I wtedy, ale wtedy, kiedy... To nie jest nic złego, że chcesz go sprawdzić, tak? Że zgadzasz się na to, żeby przyszedł. Natomiast jeśli masz na przykład z drugiej strony jakiegoś gracza, który przychodzi, powiedzmy, znikąd, tak? Z jakiejś innej ligi, albo nawet z tej samej, ale bez żadnego polecenia, tylko, nie wiem, zadzwonił, sam się spytał, no to koniec końców liczy się to, który bardziej pasuje do twojego zespołu, tak? Więc jeśli ty bierzesz pod uwagę to, że ten jeden zawodnik jest polecony przez mojego znajomego, no jak dla mnie to jest podejście niewłaściwe. I tu niestety muszę powiedzieć, że taka sytuacja często się zdarza w polskiej piłce i też często słyszałem, może sam nie byłem bezpośrednio świadkiem, ale no mam wielu znajomych, którzy w piłkę grali,
albo cały czas grają już na poziomie seniorskim, i sytuacje, w których trener gra swoim składem, bo po prostu lubi swoich zawodników, już nawet nie w kwestii transferów, tylko w kwestii bycia w drużynie, tak? Jest jakaś kadra i zawodnik wie, że po 2-3 tygodniach orientuje się, że niezależnie od tego, czy wygląda dobrze, czy wygląda kiepsko w treningu, to gra tyle samo, wchodzi z ławki w końcówce albo nie wchodzi w ogóle. No i to też bardzo psuje motywację zawodników i ja sam bardzo potępiam takie zachowanie, bo uważam, że to jest kwestia trochę po prostu lenistwa, złego nastawienia trenera i to nie są jakieś niesamowite umiejętności, żeby w takich sytuacjach zachowywać się przynajmniej w porządku wobec swoich zawodników, tylko to jest bardziej po prostu olewczość i lenistwo, które niestety często się zdarzają w polskiej piłce. Super, że wspomniałeś o tej motywacji, bo właśnie przed chwilą o tym powiedziałeś, bo to prowadzi do mojego następnego pytania, które chciałem ci zadać. Bo teraz spójrzmy na to z tej strony. Czy wykorzystywanie znajomości przez tych juniorów, młodych piłkarzy, nie ma później w dalszym etapie kariery negatywnego wpływu na ich podejście do treningów, ich właśnie motywację, generalnie właśnie podejście do no, rozumiesz, o co mi chodzi. Jak najbardziej. Jak najbardziej ma negatywny wpływ. Ja jestem tego zdania i też to widać. I też to nieraz słyszałem w rozmowie z takim zawodnikiem, który na przykład ma menadżera od najmłodszych lat, bo to kompletnie zmienia nastawienie, bo niestety to też jest ta polska kultura, o której zresztą rozmawialiśmy w niejednym odcinku. Na pewno wspominaliśmy to przy okazji rozmowy na temat szkolenia w Benfice Lizbona. I właśnie ten problem w Polsce, że często młodzi zawodnicy są już traktowani jak piłkarze i zapomina się o tym, że oni jeszcze potrzebują czasu, żeby się rozwinąć i potrzebują też mieć ludzi wokół siebie, którzy będą im ich odpowiednio prowadzić, i nawet jeśli oni zahaczą już na przykład o jakąś wyższą ligę, zaczną trenować, ktoś zacznie o nich mówić, żeby trzymali chłodną głowę, nie gwiazdożyli, bo wiadomo, że w tym wieku różne rzeczy przychodzą do głowy, szczególnie w dobie właśnie internetu, gdzie wieści się niosą bardzo szybko i bardzo łatwo kogoś nazwać nowym Messim albo przyszłym kadrowiczem reprezentacji Polski, to wystarczy dla 16-latka, żeby poczuł się jak gwiazda, tak? Okej, rozumiem. I mam bardzo podobne tutaj zdanie do ciebie, jeżeli o to chodzi. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób można by było zapobiec czemuś takiemu. No bo nie oszukujmy się, gdybyś był młodym zawodnikiem, gdybym ja był młodym zawodnikiem grającym w piłkę, no to jeżeli mój tata, nie wiem, mój dziadek, ktokolwiek miałby te znajomości i ja mógłbym je wykorzystać, to też bym je wykorzystał. Zmieniłoby to moją mentalność, ale w takim razie jak zapobiec temu, żeby ci zawodnicy później właśnie w tym późniejszym etapie swojej kariery nie mieli podejścia jestem panem piłkarzem, nie mieli podejścia, że ja wszystko wiem najlepiej, a jeżeli się okaże, że nie, no to i tak mam znajomości, tatuś załatwi, nie? Jakby, bo jedyne co mi w tym momencie przyszło do głowy, to jest to, że jeżeli jesteś zawodnikiem, który na przykład ma menadżera, ma kontakty przez ojca, nie wiem, ojciec jest trenerem gdzieś tam w jakimś dobrym klubie, jedyne co mi przychodzi to też spotkania z psychologiem. Ale wiadomo, że nie każdego na takiego psychologa stać, nie każdy też może nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Czy masz jakieś może inne rozwiązanie, które ci przychodzi do głowy? Co zrobić, żeby zapobiec takiemu? Bardzo obszerne pytanie dałeś. Ale jeśli chodzi o psychologa, to na pewno jest to generalnie element, który powinien być w piłce. Ja też jestem za tym, szczególnie właśnie teraz ta piłka się zmienia. Te media społecznościowe mają duży wpływ na człowieka, na młodych ludzi szczególnie. Dlatego taki psycholog czy trener mentalny, no generalnie właśnie taka osoba, która też będzie stricte pracować nad sferą mentalną, jest potrzebna przy zawodnikach. I to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast wracając do samego pytania, spróbujmy spojrzeć na to od drugiej strony z punktu widzenia zawodnika, który takich kontaktów nie ma, którym myślę, że też mogę po części się nazwać przez pewien czas na pewno, bo menadżera do tej pory nie mam. I właśnie kwestia tego przebijania się i udowadniania tylko i wyłącznie swoimi umiejętnościami tego, że zasługuje się na miejsce w składzie danego zespołu, no uczy na pewno dużo dojrzałości, daje dużo dojrzałości i też cierpliwości, bo no, często, pokory na pewno. Na pewno, właśnie pokory, tego słowa mi brakowało, bo no, jeśli musisz po prostu pokazać na boisku, że jesteś najlepszy, żeby grać, no przestajesz się właśnie oszukiwać, że to ten ma łatwiej, ten coś tam, tylko koniec końców
musisz zasłużyć na to, że chcesz zasłużyć na to, żeby twój trener powiedział: ok, wyglądasz najlepiej spośród ludzi, którzy walczą z tobą o pozycję i chcę, żebyś grał od pierwszej minuty. I wtedy, kiedy się patrzy właśnie na zawodników, którzy przychodzą do klubu z nastawieniem: no, chcę dostawać dobre pieniądze, a fakt, że będę grał, jest jakby oczywisty. No ja widzę, jak czasy ludzie kończą, bo często właśnie oni kończą, mając 22, 3, 4, 5, już dosyć długo i tak się trzymają, lat, nie grając wcale nie wiadomo gdzie. To jest często tak, że na przykład taki zawodnik zahaczył raz o wyższą ligę, przez chwilę tam był, albo był na testach, albo był w młodzieżówce dobrego klubu i on jakoś tak w głowie trzyma się tego, że on jest nie wiadomo jakim zawodnikiem i teraz on idzie do, nie wiem, trzeciej, czwartej ligi i on musi prosić o 3000 na stół, bo inaczej on nie będzie grał, bo on jest panem piłkarzem, gdzie realia w tych niższych ligach, to też już mówiliśmy, są diametralnie inne i takie pieniądze dostaje się w pojedynczych klubach, gdzie często te pieniądze są bardzo źle wydawane, bo właśnie liczy się to, żeby ktoś przyszedł, dostał dobre pieniądze, ktoś, kto jest pseudo wybitnym zawodnikiem z wyższej ligi, a kończy się tak, że gracze przychodzą tam tylko po to, żeby zarabiać i odbębnić swoje na treningach. Więc ta różnica jest często duża i myślę, że właśnie kluczem jest tutaj połączenie tego, bo nie ma nic złego w tym, żeby szczęściu pomagać i korzystać z jakichś znajomości, które się ma, ale konieczne jest to, żeby osoba z otoczenia takiego zawodnika i też najlepiej sam zawodnik, ale wiadomo, że często to trzeba nakierować takiego młodego człowieka na to, że ktoś mu pomaga, to jest dla niego duży plus, ale to nie podbija jego wartości, tylko koniec końców to on musi tą wartość udowodnić i też najważniejsze jest to, żeby zaszczepić po prostu tę chęć udowodnienia tego, że mnie na to stać, nawet jeśli te testy są załatwione z pomocą kogoś znajomego. Okej, czyli umiarkowanie w tej sytuacji zdecydowanie popłaca, takie chłodne podejście do sytuacji. Złoty środek, jak zawsze. Złoty środek. Okej, przechodząc do następnego pytania, bo zastanawiałem się przed naszym spotkaniem, spójrzmy teraz na trenerów, którym narzucane jest na przykład to, żeby dany zawodnik grał w tym klubie, tak jak na przykład rozmawialiśmy o tej Wiśle Warszawa. Tam był prezes, który był ojcem jednego z zawodników i teraz przychodzi sobie trener trenować tych chłopaków i ma z góry narzucone, ten zawodnik musi grać pełne 90 minut w każdym meczu od deski do deski, koniec, kropka. I teraz jakie to ma konsekwencje na pracę tych trenerów? Jakie to ma konsekwencje na całą drużynę, którą prowadzi dany trener? Jak ci trenerzy mają podchodzić do takich sytuacji? Jedyne, co mogę powiedzieć i może trochę poradzić, znaczy, co ja bym poradził takiemu trenerowi i co generalnie mogę powiedzieć, gdybym spotkał trenerów, którzy szykują się do zatrudnienia w jakichś klubach, to bym im na pewno poradził, że jeśli widzą zalążek takiej sytuacji na samym początku, bo to też jednak widać, tak, od początku raczej przeważnie, że no właśnie ktoś odstaje albo tutaj prezes coś zaczyna sugerować, albo też często wystarczy, nie wiem, porozmawiać z trenerem, który wcześniej pełnił tę funkcję i przeważnie takie rzeczy się słyszy, bo to jednak nie jest coś, co da się... Może tak zupełnie na zewnątrz da się czasem ukryć, ale w drużynie to nigdy nie pozostaje bez echa taka sytuacja, gdzie ktoś niesprawiedliwie gra poprzez jakieś znajomości czy też powiązania rodzinne. Więc moja rada jest taka, żeby na samym starcie takie sytuacje wyjaśniać. I oczywiście właśnie zawsze to zależy, tak? Bo wszystko, czy ta posada jest dla ciebie bardzo istotna, czy możesz dyktować jakiekolwiek warunki, bo ktoś chce cię zatrudnić. Natomiast na pewno nie pozostawiać tego na początku mimo woli, tak, że niech to się tam dzieje, a dobra, to załatwimy później, no bo im dalej w las, tym więcej drzew, tym później jest trudniej z takiej sytuacji wybrnąć sensownie, a każdy szanujący się trener, który podchodzi do swojej pracy sumiennie, nie powinien dopuszczać do takich sytuacji, więc ja, gdybym przychodził do klubu i widział, że coś takiego się dzieje, postawił sprawę jasno, że jeśli tu mam pracować, to taka sytuacja nie będzie mieć miejsca i to ja będę decydował, czy dany zawodnik będzie z nami grał, czy będzie z nami trenował poprzez to, jak się prezentuje na boisku i żadne koniugacje nie będą tutaj miały wpływu. No wiadomo, dobra rada, chyba tak wyjaśniłeś mi moje wątpliwości, bo już rozumiem jakby na czym to polega. Słuchaj, ostatnie pytanie do ciebie, takie już kończące. Czy mógłbyś tak ogólnie ocenić ze swojej perspektywy albo z tego, o czym ty słyszałeś,
Czy mogłeś ocenić ten proces, który się tworzy właśnie tych załatwiania ulg dla piłkarzy, tych, którzy posiadają te znajomości? Czy jest to negatywne, czy jest to pozytywne, czy jakie są tego konsekwencje po prostu? Nie zaskoczę cię, jeśli powiem, to zależy. Bo tutaj takie najważniejsze dwa rozgałęzienia, myślę, możemy wyróżnić. I właśnie jedno jest to takie negatywne, gdzie od samego początku jest takie kolesiostwo, takie, a ty mi to załatwisz, wiesz, bo mój synek to gra, to on tam przyjdzie, on jest taki i taki, gdzie często to dziecko jeszcze młode nawet nie zdaje sobie sprawy, że tak się dzieje i przesiąka tym na przykład i to jest bardzo negatywne, ale to jest wina rodziców, no bo jeśli tata tak mówi i gdzieś tam syn to słyszy, jak on rozmawia ze swoimi znajomymi i w ten sposób się dostaje wyżej, no to on często myśli, że jest nie wiadomo kim i w ogóle od najmłodszych lat w zasadzie nie pracuje, tylko czeka, aż mu jego sukces, na który zasłużył, zostanie podany na tacy, tak? Ale też często spotykam się na szczęście z takimi pozytywnymi przykładami, gdzie ojciec widzi pasję dziecka, pomaga mu, wspiera go ile może, oczywiście nie w ten sposób, że narzuca mu coś, tylko widzi, że on chce, że się stara, więc pomaga mu, nie wiem, inwestując w dodatkowe treningi, czy właśnie no, w jakiś sposób w jego rozwój. I wtedy, kiedy takie kontakty są wykorzystywane, no nie ma w tym nic złego, że chcesz, żeby twój syn osiągnął jak najwięcej, tak? W, nie wiem, sporcie, którym się spełnia, który kocha i z którego też chciałby się może w przyszłości utrzymywać. Tylko właśnie tutaj kluczowe jest to podejście, tak? Żeby oczywiście nie burzyć żadnej pewności siebie, właśnie ją budować. Natomiast w taki mądry sposób, nie w ten sposób, że cię na wszystko zasłużyłeś, tylko ty do tego wszystkiego możesz dojść, ale swoją ciężką pracą i idziesz teraz na te testy, które ja załatwiłem, ale to jest w nawiasie i to nie ma teraz dla tego chłopaka znaczenia, bo on po prostu idzie na testy i chce udowodnić swoją wartość i wie, że może to zrobić, bo ma wsparcie rodzica. I to jest wspaniałe i moim zdaniem to jest jak najbardziej słuszne i do tego trzeba dążyć, bo to, że ktoś wykorzystuje swoje, nie wiem, znajomości, kontakty do tego, żeby pomóc swojemu dziecku spełnić marzenia, no nie ma w tym nic złego. Ja nie widzę w tym nic złego i kluczową kwestią jest to, jak do tego tematu podchodzimy. Czy traktujemy to jako synu, jesteś gwiazdą i to wszystko będzie ci dane, nie ma problemu, tatuś załatwi, czy pomagam ci jak mogę, ale ty i tak na koniec udowodnisz to na boisku i ja w ciebie wierzę. Czy gdybyś miał kontakty, to w sensie lepsze kontakty wśród swoich znajomych, rodziców, rodziny i tak dalej, czy osiągnąłbyś więcej? Nie wiem, nie będę odpowiadał bezpośrednio, mogę tylko powiedzieć, że żeby nie było, że jestem tu taki czysty, też dzięki kontaktom znajomości rodziny udało mi się pojechać na testy do 4 Ligi Angielskiej, co nie jest takie proste mimo wszystko do załatwienia, a tutaj właśnie trochę szczęścia miałem, mam rodzinę w Anglii i dosyć łatwo udało się pojechać do League 2. No i co, ale koniec końców ja musiałem się tam pokazać i nikt mnie tam nie wcisnął na siłę, po prostu miałem możliwość trenowania i pokazania się, nie dostałem się do zespołu, wróciłem do Polski i tyle, pracuję dalej na siebie. Super, Szymon. Mega fajny wywiad. Dziękuję ci, że odpowiedziałeś mi te kilka dziękuję. Pytań. Bardzo mi było mi miło. Mam nadzieję, że częściej będę wpadał do tego programu. Dobrze. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami. Słyszymy się już niedługo. Tak, słyszymy się już niedługo. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym temacie. Właśnie. Zapraszamy na Facebooka, bo nie poruszyliśmy tego tematu, a już od jakiegoś czasu co tydzień pojawia się w poniedziałek na naszym Facebooku program O tym się mówi, gdzie poruszamy w krótkim filmiku najciekawsze tematy według nas z ostatnich dni, jakie były poruszane, czy wydarzenia, jakie działy się w piłce. Tak. I kończąc to, co chciałem powiedzieć, bo trochę mi przerwałeś, ale... No, przepraszam. Nic się nie stało. Dajcie znać, co wy sądzicie o temacie znajomości w piłce nożnej, czy mieliście jakieś sytuacje jawne, które wskazywałyby na to, że ktoś dostał się gdzieś tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma kontakty. No i... Słyszymy się już niedługo. To tyle z naszej strony. A do tego czasu pozostańcie. Z piłką na ty. Na razie, cześć.